Dzień dobry, kochani, witajcie przed ostatniego dnia wyzwania. Przed nami dwa panele związane z zarządzaniem czasem i od razu przechodzimy do pierwszego. Make up the time, nadgonić, nadrobić czas. Ahead of schedule, przed czasem, przed przewidzianym terminem. Delay, opóźnienie. On schedule, zgodnie z planem. Behind schedule, z opóźnieniem. Agenda, agenda, plan spotkania. Ogólnie harmonogram, plan bądź terminarz to timetable albo schedule. Timescale bądź timeframe, okres, ramy czasowe. I panel numer 2. Interruption i distraction. Przerwa, rozproszenie uwagi. Przy czym przy interruption ktoś nam przerwał najprawdopodobniej w robieniu czegoś, natomiast distraction coś odciągnęło naszą uwagę. Diary w British English i calendar w American English, czyli terminarz, kalendarz. Priorities, priorytety. Prioritize, coś over coś innego, czyli przedkładać jedną rzecz ponad drugą. I wreszcie plan in advance, planować z wyprzedzeniem.